dobry, jestem w Zielonej Górze, w Szkole Muzycznej Music Home, gdzie powstaje projekt w ramach akcji Kultura w sieci. Na czym polega ten projekt? Powstało 5 pięknych aranży do polskich kolęd. Pomysłodawcą i aranżerem jest Grzegorz Kuligowski. Jestem jedną z osób, która bierze udział w projekcie. Towarzyszą mi wspaniali wokaliści i artyści naszej rodzimej sceny. Mietek Szcześniak, Beata Bednarz, Gabi Gąsior i Ania Szarmach. Stworzono, zostało 5 pięknych aranży, które będą dla Państwa dostępne w sieci. Będziecie mogli sami stworzyć własną wersję wokalną do danego aranżu. Ja wybrałam sobie do zaśpiewania kolędę, która jest bliska memu sercu chyba najbardziej. Jest to Mizerna Cicha. Co mnie urzeka w tej kolędzie? Jest w niej dużo smutku, ale też ogromna nadzieja i tekst pozwala budować fajne napięcie emocjonalne i no i to mnie przekonało do tego, żeby właśnie tę kolędę wybrać. Co mogę Wam poradzić, jeśli będziecie chcieli nagrać swoją wersję do wybranego podkładu, jeśli chodzi o Mizerną Cichą? Przede wszystkim prostota, tym się należy kierować, i emocjonalność duża, po prostu. Jeśli wybierzecie Mizerną Cichą, włóżcie w to całe swoje serce i skupcie się na tekście, bo on jest istotny bardzo w tym momencie. Podstawową melodię napisał ksiądz Jakub Przeciono, natomiast ta bardziej popularna, smutna melodia jest autorstwa polskiego kompozytora i dyrygenta Jana Gala. Dlaczego zdecydowałam się na ten utwór? Ma w sobie dużo smutku, nostalgii i jakichś takich emocji, które mnie bardzo poruszają. I chciałam po prostu pokazać swoją wersję tej kolędy, pokazać, jak czuję te emocje, jak czuję ten tekst, który ma, jeśli się nie mylę, 11 zwrotek i każda jest, nabudowuje emocje coraz bardziej. I gdzieś w tym wszystkim odnajduję nadzieję, więc jakby z tego smutku nie zostajemy w nim, tylko idziemy w stronę tego, że dzieje się coś pięknego. Coś, co daje nadzieję i szansę na uśmiech i na radość i na szczęście. Wydaje mi się, że duże znaczenie ma aranż w moim wyborze, ponieważ Grzegorz podszedł do tej kolędy myślę nowatorsko, ale zachował umiar i zrobił to z klasą i ze smakiem, co myślę jest kluczowe w przypadku aranżowania kolęd. No i mi bardzo zależało na zachowaniu i oddaniu emocji. I w tym aranżu, z tym aranżem byłam w stanie to zrobić i wydaje mi się, że to po prostu naturalnie płynie i rośnie, emocje rosną w miarę w kolejnych częściach utworu. Rytmika i akordy, zdecydowanie moja bajka. Takie moje
moje wyczucie dźwięków. Wydaje mi się, że trafił niechcący, nie znając mnie, albo chcący, pewnie chcący, nie znając mnie, trafił w moje gusta. Więc mam nadzieję, że przypadnie Państwu moja interpretacja do gustu, bo o aranż się nie boję. Co mogłabym doradzić, jeśli chodzi o Was, wokalistów, którzy chcielibyście sobie zaśpiewać? Aranż utworu, wydaje mi się, jeśli miałam go w jakiś sposób określić, jest około soulowy. Forma jest, myślę, troszeczkę zaskakująca, ponieważ nie ma łączników pomiędzy zwrotkami. Pierwsza zwrotka przechodzi w drugą zwrotkę. Na trzecią zwrotkę, która również nie ma łącznika z drugą, jest modulacja. Potem pojawia się solówka i, no i kulminacja z powtórzonymi ostatnimi frazami czwartej zwrotki. No i metrum, 6/8. Myślę, że zaskakujące, ale też zaskakująco wpasowujące się w te kolędy. No i istotna część również, myślę, że dająca oddech od wokalu, czyli solówka przed czwartą zwrotką, też napodobująca to, co się dzieje na końcu. Jeśli chodzi o moje nagranie, to zaczęłam bardzo spokojnie. Poprowadził mnie tekst, nie widziałam innej opcji, żeby mogło być inaczej. Wzrost emocji następuje przy trzeciej zwrotce, gdzie jest modulacja. I również tekst ma znaczenie, bo słowa wielkie zdziwienie wybrzmiewają. No i tym takim kluczowym, kulminacyjnym momentem jest czwarta zwrotka. Jeśli chodzi o warstwę tekstową, to troszeczkę namieszaliśmy. A dokładnie ja namieszałam. Ponieważ zwrotek jest 11 i tak naprawdę czwarta zwrotka, czwarty tekst, który zaśpiewałam, to nie jest czwarta zwrotka, którą normalnie się po kolei śpiewa. Wybrałam inny tekst, który też pomyślałam będzie w warstwie znaczeniowej po prostu bardzo odpowiedni. Hej ludzie prości, Bóg z wami gości. Myślę, że to się idealnie nadaje na zakończenie, na to, że On zostaje z nami, przychodzi do nas, jest z nami i chwała i pokój Jego woli. Projekt jest skierowany stricte do wokalistów i dla Was właśnie na kanale YouTube będzie dostępny podkład do każdej z kolęd. Będą też oczywiście nasze wersje nagrane. Możecie się zasugerować, możecie stworzyć totalnie własną interpretację i ja to właśnie Wam sugeruję, żebyście spróbowali odnaleźć siebie i może coś nowego odkryć, śpiewając właśnie do tych aranży, które powstały przy tym projekcie. Myślę, że są bardzo inspirujące i może to być fajna lekcja. Nagrania i podkłady są dostępne na kanale YouTube Szkoły Muzycznej Music Home. Serdecznie Wam polecam, żebyście zajrzeli, posłuchali i może spróbowali własnych sił.